Kochani, mam pytanie, które nie jest moim pytaniem, ale jest pytaniem, które zawarte jest w Biblii, mianowicie, czy zastanie wiarę na ziemi? O kogo chodzi? O Jezusa Chrystusa. 18 rozdział Ewangelii Łukasza rozpoczyna się dwoma podobieństwami. Te podobieństwa wypowiedział Jezus i powiedział je na temat modlitwy. To jest bardzo ciekawe, że te przypowieści Jezus Chrystus wygłosił zaraz po swojej mowie eschatologicznej dotyczącej czasów ostatecznych i nadejścia Królestwa Bożego oraz panowania Chrystusa na ziemi. Pan Jezus zwraca w tym momencie uwagę na modlitwę. Chyba nie ma bardziej większej potrzeby jak modlitwa, by w tym ostatecznym czasie, w jakim żyjemy, po prostu się modlić. Natomiast na pytanie faryzeuszy o to, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, to jest 17 rozdział z kolei Ewangelii Łukasza, wcześniejszy rozdział, Pan Jezus przedstawia panoramę wydarzeń, czasów, końca, porównując je do czasów z okresu Noego, jak również z sądami, jakie spadły na Sodomę i Gomorę za dni Lota. Jego słowa bardzo wyraźnie nawiązywały do jego powtórnego przyjścia i tego, co nazywamy paruzją, czyli pochwyceniem Kościoła. W pewnym momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus cytuje te słowa, powiedział takie zdanie: wspomnijcie na żonę Lota. Wspomnijcie żonę Lota. Nie potrzebujemy dzisiaj przypominać historii żony Lota i tłumaczyć, dlaczego stała się słupem soli. Wiadomo, że nie potrafiła rozstać się z tym, z czym była związana i wbrew temu, jak nakazał anioł, obróciła się wstecz, by patrzeć na to, co zostawiła za sobą w Sodomie. Pan Jezus w bardzo prostych słowach skomentował ten fakt, mówiąc w ten sposób: ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. W innym miejscu Pan Jezus Chrystus powiedział do tych, którzy chcieli iść za Nim, takie dość dziwne słowa: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Czyż nie dziwne słowo? Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Myślę, że to jest poważne ostrzeżenie dla ludzi, którzy zdeklarowali, aby iść za Jezusem, czyli dla nas ludzi wierzących. Niestety dziś możemy obserwować, jak bardzo wiele ludzi, którzy niegdyś wyzwolili się z przysłowiowej Sodomy, ogląda się wstecz. Ten świat, który niegdyś za sobą zostawili, teraz coraz mocniej im imponuje i wciąga ich duszę i ciało. I dzieje się to w sytuacji, gdy przyjście Pana jest bliskie, bo tak wierzymy. Kiedy sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Dlatego też Pan Jezus Chrystus ostrzega swoich słuchaczy, mówiąc następujące zdanie: tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Pamiętam, że nie tak dawno nasza młodzież przedstawiała nam słuchowisko właśnie coś na ten temat. I właśnie po tych słowach Pan Jezus przywołuje owe dwa podobieństwa o modlitwie. To jest właśnie 18 rozdział Ewangelii Łukasza. Pierwsze z nich mówi o tym, że powinniśmy się zawsze modlić i nie ustawać. I tu Pan wskazuje na wdowę i niesprawiedliwego sędzię, a drugie podobieństwo dotyczy tego, jak powinniśmy modlić. Jezus opowiada o modlitwie w świątyni faryzeusza i celnika. Celem mojego dzisiejszego przesłania nie jest temat modlitwy, choć on jest istotny i szczególnie ważny w obecnych, trudnych i ostatecznych czasach, ale chcę zwrócić uwagę na jedno zdanie w tej pierwszej przypowieści,
którą wypowiedział Pan Jezus Chrystus. W zasadzie to tylko pół zdania, takie wtrącenie, ale jakże ważne. Popatrzmy na werset 8, na jego drugą połowę, która brzmi następująco. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Pomyślmy przez chwilę nad tym Jezusowym pytaniem. Czy słowa te dotyczą ludzi niewierzących? Nie. Przecież wśród ludzi zawsze byli tacy, którzy mówili o sobie, jestem niewierzący. To nie o takich ludzi Jezus miałby, nie u takich ludzi Jezus miałby szukać wiary na ziemi, gdy przyjdzie, prawda? Wiara jest domeną ludzi, którzy uchodzą za wierzących i tak się deklarują. Tę wątpliwość Pan Jezus Chrystus wysuwa wobec właśnie tej grupy ludzi. Apostoł Paweł napisał o naszych czasach tak. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Odstąpią od wiary. A więc nie są to ludzie, którzy nigdy nie wierzyli. To ludzie, którzy niegdyś wierzyli, a teraz odstąpili od wiary. To właśnie te trudne czasy, w których przyszło nam żyć, one będą trudne nie tylko dlatego, że wierzący utracą wiarę, ale że, jak twierdzi Jezus, bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. I też dodaje, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ale jak wytrwać w czasach, o których Jezus Chrystus mówi tak? Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego i wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Jak wytrwać w czasach, kiedy miłość oziemnie, gdy wiara będzie w zaniku, gdy wielu się zgorszy, gdy brat będzie wydawać brata, gdy nawzajem nienawidzieć się będą, a w dodatku powstanie jeszcze wiele fałszywych proroków i zwiodą wielu? Jak wytrwać w takich czasach? Jednak Słowo Boże mówi, że nasza wiara musi być wypróbowana. Apostoł Piotr napisał tak. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I apostoł Paweł dodaje, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Chodzi więc o wiarę wypróbowaną w ogniu. A jak to jest z naszą wiarą, bracia i siostry? Czy wtedy, gdy przychodzą próby, nasza wiara pozostaje niezmienną, trwałą i mocną? A może przeciwnie, chwieje się albo zupełnie schodzi do zerowego poziomu? Obawiam się, że słowa Jezusa o zastaniu wiary na ziemi niestety się wypełniają. Już dziś widać, jaki jest stan chrześcijaństwa i jego poszczególnych członków. Na początku chrześcijanie za swoją wiarę zostali wypychani na areny, na pożarcie lwów i woleli wybrać śmierć, niż zaprzeć się swego Zbawiciela. Za swą wiarę przyszło im płacić życiem. A też w późniejszych wiekach wielu z nich ginęło na stosach tylko dlatego, że nie chcieli wyrzec się swojej wiary. I dziś w niektórych częściach świata ludzie są prześladowani i giną z powodu wyznawianej wiary. Ci ludzie to chlubne świadectwo. Ale czy to dotyczy wszystkich, którzy przyznają się do chrześcijaństwa? Obawiam się, że niestety nie. Apostoł Paweł kiedyś napisał, umiem się ograniczyć, umiem też żyć obfitości, umiem obfitować i znosić niedostatek. Wprawdzie, kiedy wypowiadał te słowa, to one dotyczyły otrzymywanej od Filipian pomocy materialnej,
ale zasada ta jest powszechniejsza i dotyczy nie tylko pieniędzy jako takich. Możemy zadać sobie pytanie, czy łatwiej jest człowiekowi żyć i zachować wiarę w biedzie, czy łatwiej żyć i zachować wiarę w dostatkach, kiedy wszystkiego ma się w obfitości? Jak myślimy, bracia i siostry, czy łatwiej jest żyć i zachować wiarę w biedzie, czy łatwiej jest żyć i zachować wiarę w dostatkach, kiedy wszystkiego się ma w obfitości? Ja wiem, że nikt z nas nie wybrałby biedy zamiast dostatku, ale naprawdę sztuką jest umieć żyć i zachować wiarę w dobrobycie, w obfitości, kiedy niczego nam nie brakuje. W takich sytuacjach człowiek nie liczy na Boga. Sam dla siebie jest Bogiem, jest samowystarczalny i zapomina o wdzięczności dla tego, od którego wszystko otrzymuje. Apostoł Paweł mu powiedzieć, umie żyć w obfitości, a nie jest to łatwa sztuka. Oczywiście nikt z chrześcijan nie pragnie prześladowań. Nikt nie pragnie, by jego wiara musiała być wypróbowana w ogniu. Ale łatwe i przyjemne życie nie sprzyja wzrostowi wiary. Jednakowoż to właśnie spokój i dobrobyt jest największą próbą naszej wiary. Nie wszyscy potrafią się w tym odnaleźć, zrozumieć i widzieć w tym Boże doświadczenie, kiedy przychodzi taki sposób próbowania naszej wiary. Bo po co jest Bóg, kiedy wszystko układa się pomyślnie? Dopiero wtedy, gdy pojawi się trwoga, człowiek zaczyna szukać Boga w myśl poszekadła, jak trwoga, to do Boga. Słowo Boże ostrzega, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary. Wielu chrześcijan okaże się letnimi chrześcijanami, a o takich Pan Jezus Chrystus powiada tak. A tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. List do Laodycei jest listem do ostatniego kościoła, obrazującego stan chrześcijaństwa w czasach ostatecznych. Wielu współczesnych Laodyjczyków być może głośno tego nie powie, ale w sercu myśli podobnie jak tamci. Jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Nie potrzebuję modlitwy, nie potrzebuję czytania i respektowania Słowa Bożego, nie potrzebuję przychodzenia na nabożeństwa, nie potrzebuję społeczności, nie potrzebuję kościoła, nie potrzebuję jakiejkolwiek aktywności w kościele, nie potrzebuję, by służyć innym, nie potrzebuję, by ktoś mnie napominał, nie potrzebuję, by ktoś mówił, jak mam żyć, nie potrzebuję, by ktoś wtrącał się w moje osobiste życie, prywatne życie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest odpowiedź Boża? Nie potrzebujesz? A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak i ślepy i goły. Posłuchaj więc rady Jezusa. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, byś nią namaścił oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Bogu zależy na tym, byśmy mogli stać się, ostać się i zachować wiarę. On nas miłuje, choć z pewnością dość oszczędnie, jak sądzę, nas karci i smaga. Ale z pewnością chce, byśmy mogli w wierze wytrwać aż do końca. Za 2 tygodnie będziemy mieli pierwszą niedzielę Adwentu. Znaczy to, że zbliżamy się do wspominania pamiątki przyjścia na świat Pana naszego Jezusa Chrystusa i Zbawiciela. Z pewnością lubimy ten świąteczny czas. Czas nastrojowych dekoracji, choinek, kolorowych świateł, zastawionych stołów i prezentów. Ale czy ten zewnętrzny blicht był powodem przyjścia na świat Bożego Syna? Nie. Jezus przyszedł na świat, wyrzekając się chwały nieba. Przyszedł, by przyjąć pogardę i odrzucenie tych, którzy byli na ziemi. Przyszedł, byśmy Jego ubóstwem zostali ubogaceni. Przyszedł, by umrzeć za rodzaj ludzki i odkupić sobie na własność upadłych grzeszników. Przyszedł, by wzbudzić nadzieję i wiarę. Ileż tu razy, chodząc po ziemi, chciał wzbudzić wiarę u tych, z którymi przebywał.
Ileż cudów i znaków działo się przez jego ręce, ale i te nie rozpaliły w sercach słuchaczy właściwej wiary. Do swoich oponentów faryzeusze mówił tak: jeśli mi nie wierzycie, wierzcie moim uczynkom, które wykonują. Ale oni woleli oskarżać go o kontakty z Belzebubem, niż uwierzyć. Jednak misją Jezusa było powołanie uczniów, u których serca wiara miała być nie tylko posiana, ale mogła być też i utwierdzona. To oni po jego śmierci i zmartwychwstaniu mieli szerzyć ją na cały świat. To właśnie jeden z uczniów, Szymon Piotr, po raz pierwszy pod Cezareą Filipową wypowiedział słowa pod natchnieniem i objawieniem Ojca, zwracając się do Jezusa, powiadając: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Kiedy zaś na skutek twardej mowy Jezusa wiele uczniów zawróciło, już im więcej nie chodziło, Jezus pyta dwunastu: czy i wy chcecie odejść? I właśnie wtedy Szymon Piotr odpowiada: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Wiara w bóstwo Jezusa była kluczowym elementem dla tamtych ludzi. Pamiętajmy, że Żydzi wierzyli, że jest tylko jeden Bóg i nie dopuszczali myśli, że Jezus może być równy Bogu. Dlatego też pierwsi chrześcijanie kładli nacisk na to wyznanie, że Jezus jest Synem Boga Najwyższego. Przy chrzcie wiary i dziś katechumen jest pytany, tak jak on dziś był pytany, Etiopczyk, dostojnik królowej Kandaki: czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Takie wyznanie i taka wiara niesie za sobą poważne konsekwencje, gdyż prawdziwa wiara to nie tylko przyjęcie umysłem prawdy, że On jest Bogiem, ale zgodnie z tym wyznaniem ust, podporządkowaniem się Jemu we wszystkich dziedzinach naszego życia. Jeśli wyznaję, że On jest Bogiem, to nie jest On tylko Bogiem, który mieszka i rządzi gdzieś tam daleko w niebiesach, ale przede wszystkim mieszka i rządzi w moim sercu. I Jemu całkowicie podlegam i żyję w posłuszeństwie zgodnie z Jego słowem. Problem wiary nie polega jedynie na przeświadczeniu i wiedzy, że tak czy tak mówi Bóg. Wielu chrześcijan doskonale wie, co mówi Bóg w sprawie rozwodu, cudzołóstwa, kradzieży, pijaństwa, plugawego języka, złości, gniewu, zemsty, nieprzebaczenia. Ale czy jest Bogu w tym posłuszny, aby przestrzegać Jego słowa? Czy respektuje to słowo? Wiedzieć, co Bóg mówi, a nawet umieć to zacytować, wiedzieć, gdzie to jest zapisane w Biblii, to jeszcze zbyt mało, by mogło okazać się tą pożądaną wiarą. Prawdziwa bowiem wiara wyraża się w posłuszeństwie i zaufaniu do Boga, Jego słowa, nie zaś tylko w znajomości tego słowa. Zdaję sobie sprawę, że dzisiejszy świat chrześcijański daleki jest od prawdziwej wiary. Raczej sytuacja wygląda podobnie jak u faryzeuszy, o których Jezus powiada, cytując słowa proroka Izajasza: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Moglibyśmy sparafryzować ten werset i przystosować go do obecnych czasów, wtedy brzmiałby on następująco: lud ten doskonale zna słowo, ale z wykonaniem go jest bardzo daleki, zupełnie się nie śpieszy. Wiemy, co Biblia mówi, co mówi Bóg, potrafimy to zacytować, ale trudno czasem wykonać te Boże wskazówki. Apostoł Paweł napisał: wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. W czym jest więc problem ludzi wierzących, którzy co niedziela słuchają Bożego Słowa? Musimy to powtórzyć jeszcze raz. Wiara to nie jest znajomość i przeświadczenie, że tak, a tak mówi Słowo Boże, ale zastosowanie się i posłuszeństwo temu Słowu. Pismo Święte powiada: bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Wiedząc czy słysząc, co Bóg mówi, nie wykonując tego, oszukujemy samych siebie.
tym znaczeniu możemy mówić o kurczeniu się i zanikaniu wiary. Czy więc Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Będąc na ziemi, Pan Jezus Chrystus mówił: błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. To znaczy wykonują to Słowo. Innym zaś razem powiedział: matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Jeśli mówimy, że pierwsze przyjście Jezusa na ziemi miało na celu zbawienie człowieka przez wzbudzenie w nim wiary w zastępczą śmierć Jezusa na krzyżu Golgoty, to drugi adwent przypomina nam, jak pisze apostoł Juda, abyśmy podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Tobie i mnie została przekazana walka o wiarę. W prawie 2000 okresie chrześcijaństwa walka o wiarę była zupełnie opacznie rozumiana. Szerzenie się chrześcijaństwa, jak pisze Henryk Sienkiewicz, ogniem i mieczem, wyprawy krzyżowe, zmuszanie pogan siłą, by poddawali się obrzędowi, który nazwali chrztem, palenie domostw ludzi opornych, to z całą pewnością działania, które nie można nazwać walką o wiarę. Walka o wiarę musi stoczyć się wewnątrz człowieka. To walka duchowa pomiędzy siłami diabelskimi, a delikatnym powiewem Ducha Świętego w sercach ludzi, którzy zbliżają się do Chrystusa. To codzienna walka, jak sądzę, chrześcijanina stojącego wobec licznych wyborów, jak postąpić, jak żyć, jaką podjąć decyzję, choćby w najdrobniejszych, codziennych kwestiach. Na przykład jest niedziela. Iść do zboru, czy zostać w domu? Oto jest pytanie. Iść do zboru, czy zostać w domu? Słyszę o potrzebie drugiego człowieka. Pomóc mu, czy zostawić go z jego problemem samemu sobie? Sąsiad zalazł mi za skórę. Czy pójść i wygarnąć mu w niewybrewnych słowach, co myślę o nich, czy szukać sposobności, aby opowiedzieć mu Ewangelię? Młoda kasjerka w sklepie pomyliła się i wydała mi zamiast 10 aż 100 złotych, czyli o 90 złotych więcej niż trzeba. Zwrócić ją tę kwotę, czy cieszyć się, że przytrafiło mi się takie szczęście? Kiedy mówię ten przykład, ze smutkiem mogę wspominać pewnego zasnego człowieka. To był Norweg, z którym kiedyś odwiedzał Kołobrzeg. Byliśmy w kantorze, chciał wymienić parę tych swoich koron na złotówki i okazało się, że pomyliła się ta kasjerka. Wydała mu za dużo pieniędzy. Jak myślicie, co zrobił? Zacierał ręce, mówi: pięknie mi wydała, bardzo dobrze mi wydała. Do kieszeni. Ja mówię, ale to ona będzie to musiała pokryć ze swoich tych. No ale to pomyliła się na swoją niekorzyść. Ja mam dobry kurs. Czy tak mamy postępować? Zołzowatej szefowej w pracy przydarzyło się jakieś nieszczęście. Cieszyć się, że ma za swoje? Czy pójść z dobrym słowem i ze szczerym współczuciem? Oto jest pytanie. To są te drobne potyczki w walce o wiarę, by nie zachowywać się tak, jak zachowują się ludzie w tymże świecie. Niestety coraz trudniej odróżnić wierzącego od niewierzącego. Grzechy i brudy tego świata szerokim strumieniem wlewają się do Kościoła. Granica pomiędzy wierzącym a niewierzącym drastycznie się zaciera. To jest jeden ze znaków ostatecznych, kiedy odstąpią niektórzy od wiary, a Syn Człowieczy, kiedy przyjdzie powtórę na ziemię, będzie musiał jej szukać, a może w ogóle jej nie znajdzie. Jedynym antidotum, bracia i siostry, na tę sytuację jest to, co w dzisiejszych czasach jest również w zaniku. Nie wiem, czy zauważyliście. To jest modlitwa. To jest pewna przyczyna, dla której, jak mówiliśmy od samego początku, Pan Jezus Chrystus mówił o czasach ostatecznych i przytacza owe dwa podobieństwa. To nie jest przypadek, że Pan Jezus mówi o modlitwie wtedy, kiedy mówi o czasach ostatecznych. Słowo Boże zachęca nas: bez przestanku się módlcie. Trwajmy więc, bracia i siostry, w modlitwie. Trwajmy, aby nasza wiara nie ostygła, aby nie zanikła,
abyśmy mogli odróżniać się od ludzi tego świata, abyśmy byli faktycznie tymi, na których Jezus patrzy i chlubi się. To jest moje prawdziwe dziecko. Tak powinno się zachowywać, tak postępować w każdej sytuacji. Wiem, że takie modlitwy ja potrzebuję osobiście i też każdy z nas, bracia i siostry, dzisiaj na tej sali i ci z was, którzy oglądają nas w tej chwili na online. Faktycznie to są te decyzje, które powinniśmy każdego dnia podnosić się przed Bożym obliczem i decydować się w tym, co jest Boże, co jest lepsze. Jest niedziela. Czy mam zostać w domu, czy mam przyjść do kościoła? Niektórzy mówią, boję się. No, do Biedronki nie boi się chodzić, do pracy nie boi się chodzić. A do kościoła, gdzie jest parę osób, boi się chodzić. Oby tak nie było, bracia i siostry, abyśmy nie utracili wiary i oby Jezus nie musiał jej szukać w naszym życiu, a najgorzej, kiedy jej nie znajdzie. Niech Bóg dopomoże każdemu z nas, abyśmy tą wiarę mogli zatrzymać aż do samego końca. Amen.